Jurek Owsiak czy Jerzy Owsiak, co wolisz? Jurek. Jesteś... Jerzy tak oficjalnie gdzieś tam, ale Jurek, Jurek. Tak jak mówimy, to wszyscy mówią Jurek. To ty jesteś y, twarzą fundacji, jesteś twarzą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wiem, że nie cierpisz, jak się mówi na ciebie, człowiek orkiestra to jest banalne, nie o to chodzi, zęby cię bolą. Ale gdybyś miał wymienić pięć nazwisk, które stoją za Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, bo przecież to nie jesteś tylko ty, To kogo byś skazał? Absolutnie dzidzia czyli Lidia, czyli moja żona. No jesteśmy razem, bo razem to robimy. Pod jednym imieniem nazwałbym całą naszą załogę. I to nie jest załoga duża, bo fundacja robi 50 osób i te 50 osób tworzy wszystko. Czy kupujemy sprzęt, czy robimy finał, czy organizujemy największy festiwal na świecie. Nie wynajmujemy żadnych agencji. To byłoby takie jedno wielkie imię dla nich, dla nich, dla nich wszystkich. Chyba jeszcze bym rzucił... Ludzi, którzy można, można sobie nie zdają sprawy z tego, jak bardzo mnie inspirują. Piotr Bukarty, który mnie bardzo inspiruje, bo śpiewa piękne rzeczy i jest dla mnie osobą, e, która jest osobą taką ważną w myśleniu, że ktoś tak fajnie potrafi słowa sklecić i fajnie zasiewać o czymś, o czymś ważnym. To jest mój kumpel, który się nazywa Dziki, a to jest Piotr Hansewicz. On nagrywa wszystko, co jest na festiwalu. Sam też jest muzykiem. To jest ten rodzaj osób, z którymi się potrafię spotkać nieczęsto, ale są osobami inspirującymi. Ale na pierwszej linii frontu jesteś ty i tak zdecydowaliście wszyscy, że to będziesz ty zawsze chodził tak i mówił, opowiadał, tłumaczył? Bo tak się stało, wiesz, żeby, żeby rozmawiać, mhm. żeby mówić, to ta wszyscy mówią, Jurek, idziesz i będziesz o tym opowiadał. Ale uwierz mi, że... Wszyscy u nas w fundacji, czy to jest Ania, która przyjmuje ludzi w sekretariacie, czy jest to Dorota, która jest księgową, czy jest to Krzychu, który jest public relation. Każda z tych osób mogłaby o fundacji rozmawiać i ja bym w ogóle przez nie czuł takiego niepokoju, no. że gdyby jakiś spadochron z kamerą wpadł mhm. i zapytał kogokolwiek, kto właśnie chodzi po fundacji o cokolwiek, to każdy by wiedział, o czym mówi. Dobra, a jeśli oni wiedzą wszystko o fundacji, to pytanie brzmi, czy ty wiesz wszystko o nich? Staramy się do pewnego momentu wiedzieć Tyle, ile powinniśmy po, po, wiedzieć, a to znowu nam pozwala odebrać telefon nawet w środku nocy, kiedy ktoś mówi: Słuchaj, mam kłopot z dzieckiem. I wtedy my ruszamy, jako ja, jako dziedzica, która dzwoni do szpitala i mówi. Przyjedzie dziewczyna ze swoją córką, ze swoim synem. E, bardzo chcę, żeby się tam szybko. Kiedy jest luźniej w ogóle w ciągu roku w fundacji? Są takie momenty, kiedy mówimy uwaga, jeżeli chodzi o urlopy, no to możecie <grym> teraz, brać. Teraz. To, teraz to jest luty marzec, czyli po finale. Luty marzec, kwiecień e, w maj, ale już czerwiec, uwaga, szykujemy się do festiwalu. W związku z tym nie ma żadnych urlopów. Możecie wziąć urlop we wrześniu, wrześniu to jest właśnie takim <grym> miesiącem, gdzie się mijamy. W sierpniu możemy wziąć.